Możemy czuć się bezpiecznie, komfortowo, nic nie spada na głowę, a jeszcze wygląda, jest taki sznyt paryski. Nie bójmy się tego słowa, że to jest dar, no, po prostu. Wie pan co? Zostałem zastrzelony przez grę zespołu Teatru imienia Jaracza na festiwalu szekspirowskim. Było to dawno. Agato Dudon graczy zresztą. Właśnie Otello, wariacje na temat. Tak, no, jest. Wtedy na pewno w Teatr Jaracza uchodził za, kto wie, czy nawet nie najlepszy. No, jeden na pewno liczący się. Tak. I chyba jest tak też cały czas. Był pan czołowym aktorem tego przestawienia. Tak, gra pan. Kasia grałem. Tak, tak, tak. No, tak. To bardzo pokrzywdzony spektakl, nie wiem, czy pan pamięta, ta nagroda się należała. No, była tam jakaś nagroda, chyba dla no właśnie, albo nie. Dla zespołu. No coś właśnie, było. No właśnie nie. A nie, no właśnie, a nie, nie ta muzyki? Nie. Nic nie było? Ani jednej? Nie. To chyba dobre przedstawienie. No kapitalne. No, odważne. Grywa pan w kinowych fabułach rzadko, ale jest pan obsadzany po warunkach. Jako tajemniczy, romantyczny. Tak. Filmy są różne, jak tak. Xiana na przykład. Tak. A jak miło, że pan chociaż wie co to. Bo to niszowe, ale bardzo takie. No, nie? Ciekawe, tak, tak. Młodzi Skolimowscy tam. Tak samo wie pan film, który nie został wystarczająco doceniony, Egoiści, bo tam Krajińskiemu udało się sportretować pokolenie, prawda? To prawda. A czym dla takiego aktora jest występ w Gdyni w rozrywkowym repertuarze? No tak jak pan powiedział, ja współpracuję z wieloma instytucjami. Dzisiaj rano na plaży biegałem z naszym wspaniałym scenografem, no, w anturażu gdyńskim, pięknym. Rozmawialiśmy na ten temat i odpowiadając na to pytanie, mogę powielić moją odpowiedź do tudzież scenografa, że współpraca z różnymi środowiskami, współpraca z różnymi ludźmi, w tym wypadku i Gdyni, w Łodzi z Teatrem Jaracza, w Częstochowie z Wojtkiem Malajkatem i z Piotrkiem Machalicą, w Warszawie w Teatrze Kamienica, w Teatrze Imka, prowadząc aukcję dzieł sztuki, mówię o tym co robię, to przyjazd do Gdyni, mógłbym jeszcze chwilę trochę wymieniać, ale przyjazd do Gdyni i spotkanie się tutaj z ludźmi przy takim repertuarze jest kolejnym ciekawym doświadczeniem, ale nie tylko, bo to jest też ciekawość ludzi, współpracy z nimi. I ja to nazywam też higiena psychiczna aktora, czyli że nie się zależy od jednego środowiska i od jednych ludzi i od jednego gatunku, jednego rodzaju literatury, który się uprawia, co daje bogactwo moje jako aktora i cały czas ciekawość, radość uprawiania tego zawodu. No to tak najładniej jak mogę powiedzieć. No to piękne słowa, chciałoby się wie pan powiedzieć, wężykiem, prawda? Tak. I tu jest fajnie, no bo tu jest rzeczywiście, nie słodzę, to jest też ciekawa historia tego miejsca, no bo przecież tu jest konsulat szwedzki, z tego co pamiętam, był. I nie radziecki, tak. Tak? I no, oni szwedzki, się zgodzili się sprzedać to miasto pod warunkiem, że tu powstanie instytucja kultury, prawda, panie Jarku? Dobrze mówię. Też z zachowaniem architektonicznym tego miejsca, zbudowanie jednocześnie nowoczesnego centrum kulturalnego, nie tylko dla Gdynian i dla Trójmiasta, ale i dla całej Polski. Dlaczego mówię dla całej Polski? Ponieważ Trójmiasto jest jednym z takich ośrodków, jak Kraków, Zakopane, czy nawet Warszawa nie, czy Trójmiasto, gdzie przyjeżdżają ludzie z całej Polski, w związku z czym z całej Polski ludzie w ciągu tego czasu przychodzą do teatru. Tak jak Festiwal Szekspirowski, który pan był raczej uprzejmy był powiedzieć, który odbywa się w Gdańsku, prawda? Czy tutaj w Gdyni teraz to wydarzenie. Widzę, że pan jest na wszechstronnie przygotowany do uczestnictwa w rzeczywistości. Gdybym ja wiedział, że z takim interlokutorem będę miał do czynienia, to bym się przygotował również architektonicznie, urbanistycznie i tak dalej. Jestem też ciekawy właśnie miejsc, to jest naprawdę bardzo ciekawe miejsce na mapie już nie tylko moim zdaniem Gdyni, bo tu jest też i przecież przed chwilą była konferencja jazzowego festiwalu, który zaraz się odbywa. Open Air był przed chwilą. Za chwilę jest zlot żaglowców, prawda? No widać, że to miasto bardzo, bardzo, bardzo pulsuje. Nie, pewnie gdańszczanie i sopocianie
byliby, nie, już by mnie tak nie lubili do końca, ale ja z Trójmiasta najbardziej zawsze lubiłem Gdynię. No i nie boję się tego słowa. Proszę powiedzieć coś o postaci spektaklu, swojej oczywiście. Ja gram tutaj postać Marko. Marko, który jest, że tak powiem, zagadkową postacią. Tak go próbujemy grać, żeby miał jakąś tajemnicę w sobie, który nawet inaczej trochę wygląda, bo z jednej strony jest narzeczonym chłopakiem naszej bohaterki, córki naszego głównego bohatera, czyli Tomka Sapryka, człowieka w średnim wieku, może w średnim plus, który ma kryzys wieku średniego, dlatego uważam, że to nie jest tylko komedia, ale jest takim, jest takie, takim lustrem, że można się przejrzeć troszeczkę, że wszystkich nas to czeka, że i dzieci nasze dorastają, jesteśmy zazdrośni o tych, że już musimy się z nimi podzielić, w sensie, że ma chłopaka czy dziewczynę, wiadomo. Musimy się odmłodzić młodszym partnerem. I albo się odmłodzić, albo poszukać w sobie zgody na to, w jakim momencie życia jesteśmy. Ja jestem za tą drugą częścią, no, ale jestem maratończykiem, więc może wybieram zawsze tę długą drogę, dłuższą drogę. Postać jest i zabawna, ale i bym powiedział kontrowersyjna. Ja chciałem, żeby ona była dość prosta, żeby, że tak powiem, wtopił się w cały anturaż naszej niby paryskiej ulicy, która za oknem widzimy, nie wiem, no chyba Montmartre, tam jest Sacré-Cœur niedaleko, prawda? Bo wieża Eiffla widać praktycznie z każdej strony, no nasz scenograf, Słoponianin, no spędził tam dużą część swojego życia, więc nie jest mu obca, prawda? I mimo wszystko w dzisiejszej już zjednoczonej Europie, gdzie jesteśmy częścią tych 28 państw w Unii Europejskiej, oczywiście sztuka jest francuska, przetłumaczona przez Polaka, który tam mieszkał, ale jest bardzo urealniona w naszej rzeczywistości, a przecież my ludzie nie zmieniamy się. My jesteśmy tacy sami, a że żyjemy w innych krajach. To jest tylko kwestia tej mentalności, nie? Czyli lekko, łatwo i przyjemnie, bez genderów, drążenia w drugiego dna i tak dalej. Wydaje mi się, że lekko, łatwo i przyjemnie z nutką no, takiej nostalgii, czyli zastanowienia się, co w życiu ważne, czego byśmy chcieli i tak jak powiedziałem na początku mojej wypowiedzi, jak to jest, jak znajdujemy się w pewnym momencie życia, być może jest to zakręt, a być może jest to czas, kiedy zadajemy sobie pytanie, bym powiedział, co z tą Polską, ale powiem, co z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję.